Wojtek, nie daliście dzisiaj szans dziennikarzom? No cóż, nastroje były bardzo bojowe. Wszyscy chcieli pokazać się jak z najlepszej strony suwalskiej publiczności, więc to cieszy, że no byliśmy konsekwentni w tych działaniach. No, myślę, że sprawiliśmy dużo radości kibicom w Suwałkach i cieszy mnie to. Jeszcze raz jestem naprawdę pełen podziwu dla zaangażowania wszystkich, którzy uczestniczyli i pracowali przy tej imprezie, i chciałbym jeszcze raz podziękować przede wszystkim prezesowi Zbigniewowi Bońkowi, który przybył na to spotkanie, moim kolegom z reprezentacji, kolegom dziennikarzom, kibicom, sponsorom, władzom miasta Suwałki, wszystkim zaproszonym gościom i ludziom, którzy przez całą moją przygodę piłkarską mi towarzyszyli. Także no, wspaniały moment i tak jak prezes Bońek powiedział, taki dzień zdarza się raz w życiu, ale warto było na taki dzień czekać. Jesteś kolejną postacią w polskim sporcie, która kończy karierę i każdy sobie zawsze zadaje pytanie, co dalej? Komentator telewizyjny, trener? Zobaczymy. I jedno i drugie. Jak na razie czas pokaże, w którym kierunku moje losy się potoczą. Na pewno zostanę przy piłce, więc jestem tutaj po to, żeby za jakiś czas, kilka lat znów spotkać się tutaj, ale już przy beneficie kolejnego reprezentanta Polski z Suwałk, więc wierzę w to i chciałbym, żeby tak było.